za rozwiązanie mojej sprawy. Dziękuję. Dziękuję Pani Małgorzato. Czy ktoś jeszcze w dowolnym wniosku chce zabrać głos? Panie Jacek Lesiak, jako były sołtys wiadomo, że jest obyty. Ja tylko małe sprostowanie, bynajmniej politycznie nie chciałem Pani Burmistrzu nic wchodzić, tak jak Pan to mówił. No nie dostałem dalej odpowiedzi na moje pytanie odnośnie tej kanalizacji, no ale trudno. Myślę, że jak porównywalne ceny są z prywatnymi przewoźnikami Waszych usług gminnych, no to myślę, że prywatni przewoźnicy, że tak powiem, po kosztach tego nie robią. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Czy Pan Burmistrz będzie się... Pani Burmistrz, proszę bardzo. Nie mógłbym się odniosę, że na samym początku tego wystąpienia Pana Lesiaka. Nie wiem, w jakich kosztach robią prywatni przewoźnicy, natomiast na pewno my wywozimy po kosztach takie, jakie ponosimy. I to nie wszystkie, bo tak jak mówi Pan Burmistrz, wysyłamy na ciągniku dwóch pracowników, do kosztów liczymy jednego. Może prywatny płaci inne ubezpieczenia, może płaci inne składki, może ma inne koszty pracy. Każdy ma prawo założyć działalność, każdy może wystąpić o zgodę na prowadzenie tej działalności. My nie ograniczamy nikomu. To, że jest czterech przewoźników, tyle się zgłosiło i tylu jest. Jeżeli zgłosi się czterech i będą konkurować między sobą nawet cenami, zarejestrujemy wszystkich czterech. Każdy ma prawo to robić. I jest to liczone naprawdę u nas po kosztach, tylko nie wszystkich. Jest taniej niż na przykład do Rzeczów, bo my nie musimy naliczyć amortyzacji, bo nie musimy pewnych kosztów naliczyć. Gmina na tym nie zarabia. Myślę, że ten temat jest wyjaśniony. Kolejna sprawa. Mówił Pan bardzo o regulacji dróg. Ta regulacja jest cały czas prowadzona. I najwięcej dróg regulujemy, począwszy od ubiegłego roku i w tym roku również w Lubczy. Najwięcej nakładów idzie na regulację dróg w Lubczy. W ubiegłym roku wydaliśmy bodajże 70 czy 80 tysięcy na geodetów na regulację dróg. W tej chwili już mamy początek marca i prawie rozdysponowane kolejne 80 tysięcy. I też większość z tych środków idzie na regulację dróg w Lubczy. Każda regulacja, tak dla przykładu droga tą, o którą mówiliśmy na Ciężkowskiego czy na Błasia, jak to nazywacie, to jest koszt 10 tysięcy. I takich dróg mamy masę. Ja wybieram w pierwszej kolejności te drogi, na których będziemy prowadzić inwestycje. Żeby mieć je przygotowane, żeby móc projektować cokolwiek, robić na nich, musimy mieć uregulowane własności. I na pewno będziemy regulować drogi te, które nie są regulowane, ale w pierwszej kolejności te, na których będą inwestycje. Co jeszcze? Było pytanie o poszerzenie drugiego cmentarza. Nie poszerzenie, proszę pana. Nie, dobrze, już powiem. Tak, zapomniałam o tym, bo o tej sprawie rozmawialiśmy już, mam już nawet kwestię uzgodnioną z księdzem proboszczem, bo jest tam teren parafii i jest gdzie to zrobić i to będziemy też planować. Tam jeszcze mówimy o tej drodze za cmentarzem, to nie tylko kwestia jest jakichś dożynek czy jakiejś uroczystości. Przede wszystkim również święta Wszystkich Świętych, gdzie będzie można wprowadzić ruch okrężny w koło i jednokierunkową drogę i udrożnić. Nie da się tam rozbudować nie wiadomo ile, bo ta droga, która jest koło szkoły, jest wąska i tam nie ma szans, żeby ją poszerzyć. Ta, która jest do góry, są tam cięcia geodezyjne porobione i też staramy się to uregulować i przejąć. To jest przyjęta. Uregulowana ta. A za cmentarzem jak? Nie, ja mówię o drodze od szkoły. No, rozumiem, od budynku komunalnego tak. Pana bramy. Tak. Natomiast tam, ta jest cała regulowana. Kolejną, do której się przymierzamy, to też jest bardzo duży zakres, to jest droga tam, nie wiem jak to się nazywa, tu Wojtek będzie wiedział, bo żeśmy z Panem Jurkiem też rozmawiali. Droga o Czarną Wieś, Andrzej, i tam do góry to tak. To jest kolejna droga, którą będziemy regulować, ale też powtarzam jeszcze raz. W takim zakresie nie będziemy mieć środków.
Panie Burmistrzu, ta droga geodezyjnie była kiedyś odmierzona. Zgadza się. Tylko teraz trzeba przejść do każdego, żeby wyraził zgodę. Tak. Jeżeli wszyscy mieszkańcy wyrażą zgodę, jeżeli wszędzie są uregulowane prawa własnościowe, dostaniemy oświadczenie od każdego, że się zgadza na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy tej drogi, to kolejnym etapem będzie przygotowanie aktu notarialnego. Za ten akt oczywiście gmina też płaci, to też nie są małe pieniądze. I przejęcie tej drogi. Ale to wymaga czasu. Uregulowaliśmy pewne odcinki, będziemy robić następne. Więc jeśli chodzi o zebranie... I ten temat, przepraszam, już o tym, żeśmy zaczęli mówić. I tam pani Niziołek już przygotowywała w pewnym zakresie tą drogę. Myśmy to załatwili. Natomiast gmina opłaciłaby po prostu notariusza i przygotować te akty. Jeżeli będą zgody mieszkańców. Jeżeli w tym jeszcze się zaangażujecie w to radni i pan sołtys, mieszkańcy, dostaniemy oświadczenie od mieszkańców, że wyrażają zgodę, to potem dla nas jest sprawa prosta, bo czy mniej pracownikowi iść od domu do domu i każdego pytać o zgodę, zajmuje to bardzo dużo czasu i no nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Natomiast jeżeli dostaniemy takie oświadczenia, to jest dla nas sprawa prosta, żeby przygotować później przyjęcie. Tak, w taki sposób przyjęliśmy już wiele dróg. Leśniak Stanisław z lasa. Droga do ptasznika. Tamta droga do ptasznika, znam też ten temat. Jest to bardzo długa droga. Bardzo długa droga do jednego domu. I to nie jest, to proszę tego nie traktować jako zarzut. My musimy decydować, które robimy w jakiej kolejności, która jest pierwsza. Ale ja nie wymagam tylko żeby chociaż było jakoś, nie wiem, czy straż, czy pogotowie, no ale w ramach bieżących takich napraw możemy w tej chwili tylko robić to na zasadzie do więzienia tam jakiegoś kamienia. Tak. Po tej drogi. Jeżeli, no ale dowieziemy, tylko to musicie jeszcze powiedzieć. Jak się złożył 200 tysięcy, to nie będzie znak. Tam po prostu koszt budowy tej drogi jest taki, że nas na to nie stać, żeby budować. No, ale co my mamy robić, jak tam mieszkamy? A co mają robić inni mieszkańcy, gdzie jest kilku czy kilkunastu i też nie ma drogi? My musimy decydować wspólnie, którą drogę będziemy robić i w jakiej kolejności. Taka jest prawda. Gdybym ja miała w tej chwili 10 milionów, mogła je rozdysponować na drogi, zrobiliby to wszystkie. Ale ja nie mam. Nie ma ich pieniędzy, żeby można było zrobić wszystkie drogi długości 1,5-2 km do pojedynczych domów. Jest to nierealne. Będziemy robić w pierwszej kolejności te, tu gdzie mieszka najwięcej ludzi. Proszę Pani, możemy tak się przerzucać jeszcze długo. Ja przedstawiam swoje argumenty i ja myślę, że mieszkańcy te argumenty rozumią, że jest jakaś kolejność. I na tyle, na ile nas stać, to tyle robimy i w takiej kolejności, gdzie jest najważniejsze. Gdzie jest najwięcej ludzi, którzy z tego korzystają. Przeważnie piechotą, dlatego że nigdy nie można było dojechać. Jeszcze do Stanisława z lasa, jak się to mówi. Wychodziłem z butami pełnymi ziemi do Molka i jeszcze tam podwóżczali do tego. Problem tej drogi polega na tym, że jakby włożył tam 100 tysięcy, to nie będzie znać, 200 nie bardzo. A wartość gospodarstwa nie ma nawet tej wartości. Teraz też musimy się zastanowić nad tym, czy w przyszłości nie proponować pani, żeby to wypaniączenie stamtąd. Słuchajcie, jeżeli mają zamieszkiwać w
klasztorze po siostra. Za przeproszeniem osoby, tylko za przeproszeniem nie będę dalej dyskutował, to wolałbym komuś takie mieszkanie dać jako spółdzielcze, żeby tam, czy jako czynszowe, żeby tam to sprzedał. Bo włożymy tam 500 000 i to nic z tego nie będzie. Tam trzeba zrobić przejezdność. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o... Bo to jest przeciwna droga. To do was to jest blisko tutaj. Do was to jest blisko, bo jest asfalt już na górze i do was przejechać to jest kwestia pół kilometra, kilometr. Natomiast tam jest 2 kilometry w błotnistej drodze i to masakra. I ani odwodnić, ani co. Przecież słuchajcie, jak tam żeśmy robili... Robiliśmy fosę, zgodę wyraził, nie chcę mówić, bo oni już nie żyją, świeć Panie nad ich duszą. Wyrazili zgodę, pogodziliśmy się, bezpośrednio była droga zrobiona na drugi rok. Ile można było, to tyle było zarównane. Fosy i odwodnienie zawalone. Błota, skiba zaorane, bo to było... Pamiętajcie, ta droga w tamtym kierunku prowadziła na pańskim, przez pańskie pola. Na pańskich polach byli różni właściciele. I byłam, no powiem tak, włożyliśmy kupę pieniędzy, jeszcze Staszek z Lasarzu, zrobiliśmy roboty ziemne, na drugi rok jak my chcieli żwirować, to już tej drogi nie było, bo była zaorana. Zasiane było. No prawie we fosie. Także jakby zdroworozsądkowo myśleć, to ja bym pani wolał coś w centrum wymyślić niż rzeczywiście to. Socjalne jakieś mieszkanie. No nie, no co dobrze. No nie naprawdę, bo to tak jest to problem, bo tam jakby do pani, jakby był zawał, to po prostu pani umrze. No. To nie ma, to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, chciałbym tu panu odpowiedzieć, który mówi o tych śmieciach w Paryżu. Apeluję też. Weźcie te śmieci, nie wyrzucajcie do Paryża, zostawcie w worku koło drogi. Będzie jechał, to wezmą. Naprawdę, wszystkie śmieci są gminy. Za te pieniądze wszystkie śmieci są gminy. Nie wyrzucajcie do... Po koło drogi, jak każdy płaci za wywóz śmieci, każdy ma kosz. Więc po co je wywozi do lasu, jak przyjadę i wezmę mi z domu? No to... Ale jest taki nawyk. No ale to nawyk trzeba tępić. Papierosy też szkodzą, a ludzie palą. Jest nawyk, żeby wyrzucać do Paryi. Na koniec, my ją uczę na łąku. Złośliwie, oczywiście, że tak. Natomiast co do tego, bardzo dziękuję za poparcie jeszcze. Słuchajcie, te apele o ten autobus w koło, one cały czas mi się tak ważą, bo ja szedłem, akurat z tym szedłem do wyborów. Nie ukrywam, że to jest rzecz, którą nie dopełniłem do dnia dzisiejszego. Transport między gminą, nie wywiązałem się z tej obietnicy. Nie mówiłem, że obniżę podatki, ale mówiłem, że transport będę chciał załatwić. I cały czas się właśnie to tak waguje. Czy tu 2000, czy tam. Wydaje mi się, że po dzisiejszym panu posiadał uczciwy, bo tak trzeba powiedzieć. Trzeba to wreszcie zrobić. Uważam, że nie dopełniłem, wezmę się, wystąpię na razie jeszcze o przeznaczenie środków, skądkolwiek by były, choćby z długów, ale będę chciał, żeby rzeczywiście ten transport był uruchomiony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Tadeusz. Taką sprawą jak rzeka i te pobocza, to kto się to zajmuje? Na przykład tu poręcza, tu jest tak, że bezpiecznie. I tam obsługisko, tam jak nie wejdzie się już, przyjdzie jeszcze porę wody, a skończy. Bo ja jeszcze tak, że się już zajmuje. No jak do Ryśka zdecyduje, no tam wcześniej. Tam co dzień się robi Boże. Bo ja każdy dzień jadę i patrzę. Ciągnikiem po malutki obserwuję. I tak samo tu te poręcza koło
No dobra. No to powinno być zrobione, bo to ułamy sekundy na rowerze, aby się trzeba było zamknąć dziecku. Odpowiem tak, zapraszaliśmy radnego powiatowego na dzisiejsze wiejskie zebranie. Obiecał, że będzie, nie przybył na wiejskie zebranie, bo to jest temat radnego powiatowego. Radni gminni zgłaszali sobie w wnioskach do powiatu odnośnie zabezpieczenia tego terenu. Osobiście Wojciech Zemba do starosty od sprawy. Chcieliśmy, żeby to był Paweł, żeby nam to wyjaśnił. To są zadania radnego powiatowego. Co oni w tej kwestii na dzień dzisiejszy zrobili? Gdy zgłoszone, to mają. Dlaczego nie przyszedł? Nie wiem. Zaproszony bym miał być przyjęcie obowiązki. Czy jeszcze jakieś pytania w związku? Proszę Panie Radny. Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo mówimy o tej zlewni. W którym miejscu ta zlewnia byłaby planowana? Chyba jak może nie było chwilę, czy było coś takiego poruszone, czy nie? Nie. Gdzie to by było? Czy w centrum wsi, czy gdzieś na uboczu? Pamiętajmy jedno, że nie ma miejsca na jedno. Każda zlewnia zawsze śmierdzi. No, taka prawda jest. Jest przykład prosty, jak mówię, ścieki, to jest szamba. Przez to godzinę, półtory. Jest feto, jest tam. No to jest normalne. Co jest? Jak to ja się opróżniam. Oczywiście, że tak. To jest pytanie, gdzie ta zlewnia będzie? Bo zlewnia jest potrzebna, bo wtedy nam to tanie koszty. 130 zł kosztuje sam transport do Rubaszowej. Gdyby było na miejscu, kosztowałoby 10 zł transport. To do tej no, 30. Nie wiem, 20, 30. Bo to kilometry, panie, ja się dochodzą. Gdzieś ktoś mieszka na końcu, to jest 7 kilometrów do Żutki, by razy 2, to jest 14 kilometrów. No nie wiem, ile razy i no, żeby obsłużył na przykład 5, 10 mieszkańców w ten czas, a tak to obsłuży dwóch. Ja to jest prawda. A i musi płacić. Ten klient, załóżmy, który zamówi tę usługę, musi zapłacić na przykład od niego jest 30 km, razy 2, to jest 6. Proszę, dwa zdania. Lokalizacja tej zlewni. Musimy się wszyscy wziąć, nie wiem, podyskutować, w jaki sposób, gdzie to zrobić, żeby to było jak najbardziej rozsądne. Nie da się wyeliminować wszystkich czynników ubocznych tego, bo coś musi zostać, ale żeby było to jak najbardziej rozsądne i jak najmniej po prostu nam uciążliwe jak najmniej. Bo to jest naprawdę, to by nam obniżyło koszty wywozu nieczystości w bardzo dużym stopniu, Tylko, że nie może być tam, gdzie nie ma rury. Musi być główny rurociąg, który idzie do Rubaszowej, po prostu do Tuchowa. No i po prostu teraz musimy intensywnie szukać to, bo jest 100% zamiar, będzie zrobiona prób przy Wioninach i nie zaprzepaśćmy tego, żeby to nie poszło gdzie indziej. Bo gdy się nie znajdziemy lokalizacji, nie skorzymy miejsca, w którym to może powstać, może być sytuacja, że ktoś pójdzie w inne miejsce. I taka jest sprawa i musimy się wspólnie naprawdę się, to nasze pieniądze i musimy się wyświetlić, żeby to zlokalizować. Bo to czy nawet z tamtej strony do kanalizacji rzucamy. To są długofalowe rzeczy, które po prostu musimy się na tym zastanawiać. I próbujmy w ten sposób robić i wtedy do czegoś dojdziemy. Bo jak będziemy stawać o koniem czy tam jeden, to nic z tego. Ja tyle. Dlatego mówię, dyskutujmy, szukajmy miejsc. Wszyscy by zrobili tylko u kogoś. U siebie. Oczywiście. Jest to jakieś rozwiązanie. Ale największym rozwiązaniem będzie kanalizacja. Ale zostanie jeszcze po zostanie parę domów, które nie będą objęte w aglomeracji kanalizacji. Dużo zostanie. No to rozwiązanie tak. No, podjąć rozwiązanie muszą mieszkańcy. Albo budują zbiorniki bezodpływowe, albo budują przydomowe oczyszczalnie. I przydomowe oczyszczalnie, jak myśmy mówili, stawią, rozwiązują. Jest raz do roku. Tylko wy. Na razie.
Na razie, no zobaczymy, co będzie. Nie prorokujmy, nie bójmy się, co będzie w przyszłości. Wygadamy, to wszystko się zmienia. I czy jeszcze jakieś pytania w sprawie wiejskiego zebrania? Panie Janie, proszę bardzo. Jan Mikoś. Tam pod panem Silkiem. Betony, woja wymulowa, betony wzięte na wierzch i nie ma tam nic. A ja ten właśnie zawalę tam. Tam panie burmistrz, ja panie burmistrz, jak robiłem. Jeszcze drugie, tak, na tej równi tam są takie dziury już na asfalcie, że jest chwilami nie do przejechania tam. Rowery nie uminie. Coś strasznego to zrobić. Odnośnie mostu, z panem Silkiem, co leci na czarno, bo rzeczywiście sam w roku na wiosnę, jak było odwrotnie na ustawiacie puste, żeby nie przeszedł. Nie słyszę. Proszę jeszcze o chwileczkę spokoju. Te przepusty zostały wyciągnięte. Ten most został sprawdzony. I jemu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Natomiast co do dziur, część dróg już mam spisywany i tutaj jak państwo burmistrzowie się wypowiadali w tym temacie, jeśli otrzymamy tylko masę i zlecenie, będziemy te dziury łatać. Co jeszcze ktoś w tym temacie chciał zabrać głos? Proszę panie. Ja jeszcze w temacie tej komunikacji. Kazimierz. Komunikacji do sprawa jest trudna, bo tak, Zalasowa, Kowalową, tam jest ekstra. To jest taki ogon zostawi i to jest jedynie ta przesiadka. Nie wiem, może źle myślę, może dobrze. No szkoda mi dzieci, bo po prostu szkoła jest w Rygicach fajna, syn chodzi o akurat ostatni rok już, może córka pójdzie. Teraz właśnie dzieci wybierają szkoły, no i nie będą mieć nawet... Mój syn też chciał iść do Rygic, do szkoły, ale ze względu na dojazdy nie poszedł. Panie burmistrzu, Górski już nie jeździ, przez Budaki nawet. Skończył od pierwszego marsza. To było tak na wariackich papierach trochę, ale zastanawiałem się nad taką sytuacją. Nie wiem, może to jest zła myśl. Nierealne by to było, żeby na przykład gmina zakupiła autobus, mógłby być ten mały, 40 miejsc. Nie musi być nowy, bo dzisiaj samochód 5-letni, czy nawet do 10 lat. Naprawdę są ekstra auta, super. No to jest trudny problem. Jakoś służyłby dzieciom w te dni powszednie, czy mieszkańcom, bo gmina nie może dofinansować jazdy do szkoły. Chyba, tylko jedynie by to można zrobić na zasadzie, że jest potrzebny autobus do jazdy ludności, nie? Obywatelom do jazdy do gminy czy do Tuchowa. No i w szczególności by korzystały te dzieci, a w weekendy, czy nawet może by to pod wynajem, czy gmina by mogła korzystać z tego autobusiku. No wychodzi 38, parę miejsc, 40 miejsc by wchodziło w grę. Być może by to jakoś ogarnął w ten sposób, czy pod wynajem też i sołectwa by może wypożyczały ten autobus, sołtys by zrobił jakąś wycieczkę czy coś. Burmistrz by zrobił wycieczkę, byłoby to może, by się mieszkańcy bardziej poznali, bliżej. Między sobą wycieczki są dobre do takiego czegoś, nie? Integracji, takiej integracji między... Jedziemy z zebraniem w ramach tego... Ja Państwu powiem tak. No nie, to jest trudny temat. Myślę, że tutaj ten wniosek, to Pana jest bardzo godne poświęcenie. I powiem dalej. Mam takie nieformalne porozumienie z powiatem, że ja w 2010 roku występowałem o autobus, tak powiem. I ten autobus w programie miał dowozić ludzi do ośrodków zdrowia i do przesiadki do Tuchowa. Czyli miał być objęty programem dla osób niepełnosprawnych. Minął te lata, wróciłem się z powrotem, te same dyskusje mam. Jeżeli będzie dofinansowanie z PFRON-u, to ten autobus kupimy. Jest problem taki, utrzymanie kierowcy w wyżej niż 9 miejsc, to już jest kwalifikacje, musi mieć wszystkie, czyli jest drogi pracownik, bo to, ale no,
w sytuacji, kiedy objęlibyśmy jeszcze dowóz dzieci na zajęcia sportowe, bo w lecie wiadomo, znowu jest problem, na przykład w Lubczy jest kilka zdolnych dzieci, które muszą dojeżdżać do Jonin na boisko, nie? Bo grają w piłkę. To by taki ruch wokoło gminy naszym autobusem w końcu by się przyjął i byłoby rozwiązanie. I nad tym też myślimy. Natomiast jeżeli mówimy o zakupie teraz samochodu, autobusu takiego, taką 40 by trzeba było, 25, ale 40 by była najlepsza. 30 to... No, trzeba byłoby się zastanowić. To trzeba byłoby przetarg przeprowadzić. A może przetarg ogłosić na świadczenie usług? Tak. No to rozmawialiśmy. Górskich mówił nam o tej dopłacie 2000. Nie wiem, czy netto, czy brutto razem by to pewnie było netto, czy gdzieś koło Czech. Inny przewoźnik, bo tutaj pewnie jest... Mówił nam o 7000 na miesiąc. 7000 to lepiej byłoby pracownika nająć i rzeczywiście autobus kupić. Bo by wtedy mieli swojego i rzeczywiście mógłby jeździć na wszystkie takie możliwe. Tak czy siak, te rozwiązanie, o którym Pan mówił, żeby rzeczywiście uruchomić i tutaj zastanowić się nad tym, jest to do zastanowienia w jak najbliższym czasie. Jak mówi Pan jeszcze, że ze Szkoła w Lipicach chętnie by dzieci dojeżdżały, trzeba byłoby taki kurs na przesiadkę do Tuchowa przed 8 puścić, żeby jechał, powiedzmy sobie, z Lipia przez Lubcze do Ryglic i potem po południu, czy w takich godzinach wracał, gdzie ludzie przyjadą z Tuchowa z badań i przywiózł ich z powrotem. A przy okazji wziął dzieci. Te dzieci do tej szkoły w Ryglicach zapisujcie. Jeżeli ta młodzież chce iść do szkoły... Ale to, słuchajcie, jeżeli my powiemy, że będzie 20 dzieci na pewno i one dostaną bilety miesięczne, to my do tych 20 dzieci już dopłacimy, żeby wozili nam cywilów. Cywilów mówię w nawiasie, czyli osoby przygodne. Panie burmistrzu, przecież nie jest dopłacone, jak będziemy jechać, to mi za darmo nie będziemy. No tak, tak myślę. I tym optymistycznym akcentem, ale można jeszcze, żeby te koszty zmniejszyć, można ze samorządy, taki autobus wziąć i... Jak jeszcze może dwa słowa na temat jazdy. Co to się dzieje, że ci przewoźnicy, którzy jeżdżą na przykład do Kowalów czy gdzieś, potrafią zrobić taką rzecz, że 5 minut przed jeden, przed drugim puści autobus, a tam, gdzie potrzeba było, żeby nie było konkurencji, mógłby tym ludzi zebrać, tam nie puszczą. To jest dziwna rzecz. Nie, ale... przewoźnicy, coś takie dziwne rzeczy się dzieje. Jeden drugiego próbuje 5 minut wcześniej, nie wiem, wykiwać, zrobić coś tym wszystkim, jeżdżą na pusto wszyscy, a tutaj sobie może zagospodarował tych ludzi i były te miejsca. Dogadać się, tutaj jakoś nie ma tego spółki. Czy się nie da, czy w ogóle prawo nie puszcza. Trzeba tym przewoźnikom zebrać. Trzeba jakieś przewoźników zaprosić na radę, czy do gminy, zebrać ich razem i dyskutować z nimi. Nawet nie czy ja. Żeby to zrobić tak, jak ma być. A oni nawet nie chcą przyjechać. Ale to jest tak, jak ty masz CPR. Ty masz po 379, drugi puści po 369. To jest na tej zasadzie, to jest po prostu konkurencja. To jest rynek. Ale... Czy jeszcze jakiś coś... Jest to problem, uważam tak. Jest to problem transportu, który nie jest możliwy w normalnej gospodarce rynkowej. Gmina musi na to znaleźć pieniądze dopłacić. To jest, konkludując całość, bo będą jeden drugiego... Proszę Państwa, i to też do moich starszych przyjaciół tutaj w Lubczy. Pamiętacie, jak było ze skupem, jak przyjeżdżały zakłady jeszcze wtedy mięsne i przyjechał drugi i dawał 5 groszy więcej. Mięsne przyjechały 2 miesiące po kolei, zrezygnowały z zakupu od nas trzody chlewne i bydła. Potem jak mięsne zrezygnowały, gościu zaczął nam dyktować ceny. Pamiętacie, co my z wagą przeszli?
To samo się zaczęło i w transporcie, myślę, osobowym. Ale... Rozwiązanie jest takie, gmina musi znaleźć pieniądze i panie muszę... Burmistrzu, bo żeby... dużo gmin zrezygnowało. Dużo gmin znam takich, które miały autobusy i sprzedały je. Ale mnie się wydaje, że to było źle po prostu... Prowadzone. Źle prowadzone, bo jeżeli mam autobus, gmina... Tutaj jest możliwość go wynająć, jest tyle wyjazdów, gmina tyle razy musi autobus wynająć, że nie wierzę, żeby się swoje nie opłaciło. Ale to też tutaj... można go wynająć w momencie, bo jeżeli ją ma kursować w jakiejś określonej porach, w czasie, no to nie można go wynająć. Ale na przykład sobota, niedziela. Są zespoły w gminie. Multum zespołów jest różnych, jak i młodzieżowych. Kapele, nie? Zawsze gdzieś jadą.